Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. So there is this song that comes to my heart right now. Jest teraz taka pewna pieśń, która przychodzi mi do serca. And as we meet every person, every creature, potrzebujemy każdej osoby, każdego stworzenia. God reveals us his glory. Wówczas Bóg okazuje swoją chwałę. And as we look at his glory, we look at his heart. A gdy przyglądamy się Jego chwale, to jednocześnie przyglądamy się Jego sercu. In every person and in every creature. U każdej osoby, u każdego stworzenia. And nothing is here on us for nothing. A wszystko, cokolwiek jest tu na ziemi, ma swój konkretny cel. In the beginning, na początku, God, when he created us, Bóg, kiedy nas stwarzał, the all creation was at peace. Całość stworzenia trwała w pokoju. And the man and woman had the power to call them names. A mężczyźnie i kobiecie dano władzę, aby nadać imiona tym wszystkim stworzeniom. They were very friendly. Były one bardzo przyjazne. And prophet Isaiah has a picture of one day seeing that all creation is friendly to one another. Prorok Izajasz przedstawia wizję całego stworzenia, które jest wobec siebie przyjaźnie nastawione. There is going to be a restoration. Nastąpi odnowa, odbudowanie. And we are happy because we are in this move. I mamy, jesteśmy szczęśliwi, ponieważ uczestniczymy w tym ruchu. God is calling us to have the merciful eyes even towards other creatures. Bóg wzywa nas do tego, by patrzeć wzrokiem miłosiernym nawet na inne stworzenia. Some things are given to us to eat, but even those which we are supposed to eat, we need to treat them gently. Pewne rzeczy, pewne zwierzęta otrzymaliśmy po to, żeby się nimi żywić, ale nawet te zwierzęta powinniśmy traktować łagodnie, delikatnie. And how do we treat them gently? Even those we have eaten, the chicken we have eaten, the goats we have eaten, we treat them well by treating well our body. Jak my traktujemy te kurczaki, które jemy, czy inne zwierzęta, dobrze je traktujemy, traktując też dobrze swoje ciało. That's for instance, when you find I hope there is no one who is carrying something that is written on Parenia Zabia. Aha, mam nadzieję, że tutaj nikt nie ma żadnych opakowań, na których napisano palenie zabija. Which is saying to you, palenie zabija, and you are carrying it, and you want to take it around, palenie zabija, palenie zabija. I nosisz ze sobą właśnie to pudełko z napisem palenie zabija, palenie because zabija. Your body is very important. Ponieważ twoje ciało jest bardzo ważne. It carries all the creation to give glory to God. Ono przyprowadza całość stworzenia, by oddawało chwałę fish, Bogu. Ryby, pork, ryby, drób, wieprzowina. And you might have in your bag there palenie zabija. A jednocześnie masz gdzieś w kieszeni pudełko z napisem palenie zabija. Look in your bag, maybe it is there. Popatrz, przyjrzyj się to, czemu, co masz w torbie, może tam to znajdziesz. Check your bag. Sprawdź to zawartość swojej torby. Halo? Słyszycie? Have you checked your bag? Czy sprawdziliście? Why don't you surrender palenie at the one who has defeated death? Czemu nie złożycie zabija. Palenie zabija temu, który pokonał śmierć? Let the Lord kill tobacco
nicotine out of you. It is useless in you. Niech Pan zabierze wam tytoń, nikotynę. Jest to dla nas rzecz zupełnie bezużyteczna. And I want to bring this under the theme, Jesus, only Jesus can save me. I chcę to włączyć do tematu, to stwierdzenie, iż tylko Jezus może mnie zbawić. And Jesus wants to set me free from anger, from hatred, from division, Jezus, from sicknesses. Jezus pragnie mnie uwolnić od nienawiści, od podziału, od złości, fear, od lęku, od chorób, from jealousy, od zazdrości, from everything that is bad. Od wszystkiego, co jest złe. Jesus is here to set me free. Jezus jest tutaj po to, aby dawać mi wolność. So, do you want him to set you free from cigarette? Czy chcesz być uwolniony od papierosów, od nikotyny? Do you have it there? Czy masz je przy sobie? By your power you cannot, but you can surrender it to him. Nie możesz tego uczynić swoją mocą, ale jego mocą możesz to złożyć. Hello? Hello? What is in your bag there? Co masz w swojej torebce? Maybe it is the time to say goodbye to cigarettes. Może nadszedł czas, aby pożegnać się z papierosami. The cross is here. Krzyż jest tutaj. We want to surrender our anger here. Chcemy and forgiveness złożyć, here. Chcemy tutaj złożyć naszą złość, brak przebaczenia. The things we thought they were helping us, and the, you know, when God came to Moses. W rzeczy, które pomagał, które myśleliśmy, że nam pomogą. Kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi. Yeah, to Jesus. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. That you are going to give us your, the fullness of yourself. Że dajesz nam pełnię siebie. You breathe your love, your protection, wierzymy w Twoją miłość, Twoją ochronę into our sisters and you set them naszych sióstr. Free. You set us all free. Uwalniasz Jesus, i uwalniasz nas wszystkich. We praise you. Wielbimy Cię. All the addictions, even addiction to sexual immorality also. Wszystkie uzależnienia, także te natury seksualnej. Yes. And we see power coming at you. I widzimy, jak moc na was sympuje. Maybe you can go and prostrate before Jesus Christ. Idźcie i pokłońcie się Jezusowi. He's the bread of life. Jezus jest drogą i życiem. And he touches the depths of how you began to smoke. On widział, jak zaczynaliście palić. Maybe it was because of routine, because you wanted to. There are many things also. Może tak się działo z powodu różnych spraw w życiu. Yeah. Thank you, Lord. Dziękujemy Ci, Panie. There is also a young man. Jest tutaj także pewien młody mężczyzna. You are just only a very young man, 21 years of age, you have the cigarette. Yes, 21-letni, ma 21 lat i także ma przy sobie papierosy. Don't mind about the eyes of people, just bring your cigarette. Nie martw się wzrokiem innych ludzi, po prostu przynieś te papierosy. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Dziękujemy Ci, Panie, oddajemy Tobie chwałę. So and it's amazing as we begin to surrender. Cudowną there are many rzeczą, of us who have been having a kneecap problem. You've been having pain. I naprawdę cudowne jest, że kiedy pewne rzeczy składamy, kiedy doświadczaliśmy pewnych problemów, bólów. It seemed there were so many things that were weighing on you, and they came into your bones, and the Lord is healing those bones, especially the kneecaps. I obciążało was tyle różnych rzeczy, i jakby to przekładało się na wasze kości, a teraz Bóg te kości uzdrawia. So he's taking away that. On zabiera te schorzenia. There is a young lady also you are fighting on whether you should bring your cigarette. Just please surrender to the Lord, not us. Just bring your cigarette here. Jest tutaj pewna młoda pani, która walczy z sobą, aby przynieść te papierosy.
oddaj je Jezusowi, oddaj je Panu, nie patrz na nas. Today is your day. Dziś jest Twój dzień. It's our day of salvation. Jest to dzień zbawienia. Watch. Bring your cigarette here. Przynieś tutaj papierosy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Okay. Dziękujemy Ci, Jezu. Dobrze. All right. Thank you, Lord. Dziękujemy Ci, Panie. So it's a step that we are taking. To jest krok, który podejmujemy. Look at your daughter looking. Popatrz na swoją córkę, jak na Ciebie patrzy. Thank you, Lord. We praise you. Dziękujemy Ci, Panie. Wielbimy Cię. There is also a man, you say, I am of some age. I am not going to mention your age. You say I'm of some age. For me, I've been smoking all the time. There is no problem. Please, the Lord wants to surrender that cigarette to him. Jest tutaj mężczyzna w pewnym wieku, nie będę mówić o tym wieku, który sobie myśli, palę już od tylu lat, ale Pan chce, abyś też te papierosy oddał. So come, please. Proszę podejść. All right. So there are many other things we want to surrender to the Lord today, our anger. Jest wiele innych rzeczy, które chcemy oddać dzisiaj Panu, naszą złość, nasz gniew. The things we have been hanging on from all those who read our hands, those who have been telling us the future. Rzeczy, które ciągnęły się za nami poprzez tych, którzy czytali nam z rąk, przepowiadali nam przyszłość związane z narkotykami. And we don't want to condemn the sons and daughters, the children, the people in our families. We want the Lord is looking at them with the eyes of mercy, and we want to praise the Lord and thank the Lord for every person in whatever situation that person is in. I nie chcemy tych osób potępiać w naszych rodzinach i innych. Chcemy patrzeć na nie miłosiernymi oczami, ponieważ są to dzieci Boże. And the Lord was telling me this morning, Pan mówił mi dzisiejszego ranka w mojej modlitwie. I thought it was from maybe my head, but he has brought it several times. Myślałem, że to jakieś moje myśli, ale kilka razy mi to przedstawił. Myślę, że Pan chce to uczynić. The Lord is healing people from prostate cancer. Pan uzdrawia teraz osoby z raka prostaty. And there are some people here who have been with prostate cancer, and the Lord is healing that cancer. It has begun to lose its power as the Lord moves into your whole life. Czy są tu i osoby cierpiące na raka prostaty? Pan zaczyna teraz uzdrawiać was z tej choroby, porusza się w was. And he gave me 10 people. Pan podał mi liczbę 10 osób. Of course, these are men. To są oczywiście mężczyźni. How many men have come here and have suffered from prostate cancer? Ile tutaj mężczyzn przyjechało z rakiem prostaty? You can stand up. The Lord is saying he wants to set you free from Pan this. Pan mówi, chcę was uwolnić od tego. Just stand up and surrender that sickness to Jesus Christ today. Powstańcie i oddajcie tą chorobę w dniu dzisiejszym Jezusowi Chrystusowi. And our text of meditation, I know you have gone through it, but you want to go through it again. Nasz tekst, który dzisiaj rozważamy, którego rozważanie chcemy podjąć ponownie. Because that's Jesus is the Messiah that Isaiah proclaimed. Ponieważ Jezus jest Mesjaszem, a Mesjasz ogłosił. And Jesus is our Savior that Peter proclaimed, that is the anointed, the living Son of God, Jezus, who is a living Father. Jezus jest naszym Zbawicielem, którego ogłaszał Święty Piotr jako namaszczonego, posłanego przez Ojca. And people today, we are like, there are some elements in us where we live as if we are oppressed. Są w nas, w naszym życiu pewne elementy, które sprawiają, że żyjemy, jakbyśmy byli uciemiężeni, zniewoleni. And we are oppressed by sicknesses. Jesteśmy zniewoleni poprzez choroby. We are oppressed by satanic powers. Poprzez moce złego.
We are oppressed by poverty. Jesteśmy uciemiężeni poprzez we are ubóstwo. Oppressed by unforgiveness, anger. Poprzez brak przebaczenia, gniew. And we are trying to use all other means to make them our savior. I posługujemy się różnymi innymi rzeczami, które, o których myślimy, że nas zbawią. You might say, I don't sleep, so I will be taking three glasses of whiskey every day so that I can sleep. Możesz sobie mówić, no nie mogę spać, w takim razie będę pił 3 kieliszki whisky każdego dnia, abym mógł dobrze zasnąć. Many have tried even sex. Niektórzy to nawet save them. Próbowali grzech, próbowali seksu. They think that by having sex with one woman and another woman and another woman, they will be saved. They will have love. Myśleli, że poprzez współżycie z jedną kobietą, kolejną i kolejną, uzyskają miłość. Or another woman and another woman and another woman. Z kolejną kobietą i kolejną i jeszcze następną. And we have found the only savior is Jesus Christ. I odkrywamy, że jedynym zbawicielem jest tylko Jezus Chrystus. People have tried yoga. Ludzie uciekają się do jogi, that they may have peace. Aby uzyskać pokój. But if you sit down and you let the Holy Spirit and you invite him, come into my heart, come into my mind, come into my entire being, and the Holy Spirit comes, you will relax, you will be free from anything that has been disturbing, oppressing you. Ale jeśli usiądziesz i zaprosisz Ducha Świętego do swego ducha, duszy i ciała, do całej swojej istoty, to wówczas znajdziesz odpocznienie i uwolnienie od tego wszystkiego, co ciebie dręczyło. So we are trying to live now in the fruits of the Holy Spirit. Próbujemy teraz żyć owocami Ducha Świętego. Unfortunately, many people have not received also the gifts of the Holy Spirit, by which Jesus says, you have come to me, you are my disciple, I give you power to proclaim the kingdom of God. Niestety wiele osób nie przyjęło jeszcze darów Ducha Świętego, poprzez które Pan daje nam moc, abyśmy byli Jego uczniami, abyśmy głosili Jego moc. We see Jesus touching the sinner and the tax collector, Matthew. Widzimy, jak Jezus dotyka grzesznika, poborcę podatkowego, Mateusza, celnika. That touch of love makes Matthew follow him. I ten dotyk miłości sprawia, że Mateusz idzie za Jezusem. And the next time Matthew has invited all the tax collectors and put them together and Jesus is eating with them. A następnego razu Mateusz zaprosił wszystkich celników i zaprosił także Jezusa i wspólnie spożywali posiłek. And there is a person, Simon, who is looking at Jesus. Must this be a man of God? If he's a man of God, why is he eating with sinners? I jest pewna osoba o imieniu Szymon, która patrzy się na Jezusa i mówi, czy to ma być Zbawiciel? Dlaczego on jada z grzesznikami? And Jesus says, for this I have come. A Jezus powiedział, nad po to właśnie przyszedłem. Jesus has come for you and for me, sinners. Jezus przyszedł do ciebie i do mnie, grzeszników. And he calls us the little ones. I mówi o nas jako maluczcy. The more we are wounded, the more he comes to us closer. Im bardziej jesteśmy poranieni, tym bliżej on do nas przychodzi. And so we read Isaiah. Przeczytajmy teraz z księgi Izajasza. Chapter 53. Rozdział 53. And by the way, maybe tomorrow we're going to use the scriptures to ask the Lord to heal us by what he spoke and what he speaks to us even today. I tak przy okazji jutro może spróbujemy prosić Pana słowami Pisma Świętego o uzdrowienie. Supposing you go to a hospital. Wyobraźmy sobie, że idziesz do szpitala. And doctor tells you. I lekarz tobie mówi. This sickness. Ta choroba. Is rare. Jest bardzo rzadka. In the whole world. Na skali całego świata. You are
It is your only number one among all other southern people who have had it. You are among the southern people. Znajdujesz się w grupie tysiąca osób na całym świecie, którzy cierpią na tą chorobę. It's generational. Jest to choroba przechodząca z pokolenia na pokolenie, dziedziczna. This sickness might come from your great-great-grandparents. I ta choroba może pochodzić od twoich dalekich przodków, prapradziadów. And it tells you it is incurable. I mówi tobie, że nie można tej choroby wyleczyć. And then you hear the word of Jesus Christ. A wówczas słyszysz słowo Jezusa Chrystusa. Nothing is impossible for God. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. And you begin to take that in faith. Nothing is impossible for you, God. I know that I know you will heal me from this sickness. I zaczynasz przyjmować we wierze. Nic nie jest możliwe niemożliwe dla Ciebie, Boże. Oddaję Tobie tą chorobę. And we have seen many people heal from that. I widzieliśmy wiele osób, które były z tego uzdrawiane. So our message of meditation, there will be many others. Będzie wiele innych jeszcze przesłań. And by the way, the Jerusalem Bible is very good for showing you verse to verse what is where God speaks about himself in these verses. Tak przy okazji bardzo dobrze jest się posługiwać Biblią Jerozolimską, gdyż mamy tam zestawienie poszczególnych wersetów o tym, co mówi Bóg. In the other Bibles you find it down in very small letters. Mamy tutaj takie właśnie w tej Biblii przepisy bardzo małym drukiem. So if you find A, that means down there is a text in reference to what they are saying, where God speaks about such a subject everywhere. Na przykład mamy literkę A i odnośnik do wersetów, w których też Bóg mówi odnośnie na konkretny temat. For instance, there is a concordance of the Bible. Przykładowo mamy konkordację biblijną. You can have the concordance of the Bible and you read about God telling us, I have fathered you, I am your father. I możemy sobie przeczytać w konkordancji biblijnej odnośnie słów, które mówi Bóg. Przyjąłem Ciebie jako mój ojciec, jestem Twoim ojcem. You can read the mercy of God, always repeated and repeated. Możesz czytać o miłosierdziu Boga w różnych miejscach Biblii. Chapter 53, Isaiah. Rozdział 53 Księgi Izajasza. Who would believe what we have heard? Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? To whom has the arm of the Lord been revealed? Komu się ramię Pańskie objawiło? So the Lord is not only going to reveal his power to you, but he's also going to stretch out his mighty hand to you and heal you and transform you. Bóg nie będzie tobie tylko objawiał swoje moce, ale będzie wyciągał nad tobą swoją potężną dłoń i będzie ciebie przemieniał i uzdrawiał. The church must be Holy Spirit power and also ask the hand of God to touch us. Kościół musi stawać się mocą Ducha Świętego i prosić, aby Bóg wyciągał rękę i nas uzdrawiał. And you are the hand of God he wants to use. A ty jesteś tą ręką Boga, którą on chce się posługiwać. I remember when I was at an age of 7. Pamiętam, gdy miałem 7 lat. And I saw many people in my village suffering from malaria. I widziałem, jak wiele osób w mojej wiosce cierpi na malarię. And there was no hospital. Nie było w ogóle szpitala. And the priests were looking after the Christians, which have now become 10 huge parishes. They were looking after the Catholics who have now become 10 huge parishes, about 100,000 people. I kapłani opiekowali się katolikami, grupą katolików, która teraz się tak rozrosła, że jest to 10 olbrzymich parafii. Jeden kapłan miał pod opieką 10 tysięcy osób. Also when I was ordained priest, I was alone taking care of 50,000 people.
Ja także, kiedy zostałem wyświęcony, otrzymałem święcenia kapłańskie, to sam miałem pod swoją pieczą 50 tysięcy osób. My last parish center, a Catholic church, was 150 kilometers, and I would pass by on foot and go through a very huge place of forest and animals and snakes, elephants and buffaloes and lions. Moja parafia obejmowała bardzo duży teren w promieniu 150 kilometrów i musiałem często przemieszczać się poprzez lasy, gdzie było pełno niebezpiecznych zwierząt. It will take us 8 days to go to that outstation. I trzeba było aż 8, dojście do danego punktu zajmowało aż 8 dni. And people were dying of malaria. A ludzie umierali z powodu malarii. The only person that was educated in that village had finished primary 5. Jedyna osoba, która otrzymała wykształcenie w tej wiosce, ukończyła 5 klas podstawówki. And we started a school under a very huge tree. My założyliśmy szkołę pod olbrzymim drzewem. Now there is a secondary school. Teraz jest tam szkoła średnia. So this is what I asked the Lord when I was a young boy. Właśnie o to prosiłem Pana, gdy byłem młodym chłopcem. Priests were coming into our village. Kapłani przyjeżdżali do naszej wioski. And they would find people in their gardens. I spotykali ludzi w ogrodach. He would be coming to bring Jesus Christ to the sick person. Ten kapłan przynosił Jezusa Chrystusa chorym osobom. And they understood that this person is going to die, because when a priest comes, these people, they are being sent to heaven. I we wiosce rozumiano, że kiedy przychodzi kapłan, to znaczy, że dana osoba umrze, dana osoba pójdzie do nieba. The sacrament of anointing was taken as the last sacrament, bidding you goodbye to go to heaven. Sakrament namaszczenia był postrzegany jako ostatni sakrament, sakrament pożegnania przed pójściem do nieba. Whereas it is the sacrament of lifting you up from sicknesses and from sin. A podczas gdy tak naprawdę jest to sakrament, który podnosi ciebie z choroby i z grzechu. And lifting you up from fear of death. I podnosi ciebie z lęku przed śmiercią. And protecting you against the power of the devil misleading you. I ochrania ciebie przed mocą diabła, która ciebie zwodzi. So these people would be really at the point of death, because the priest would say, we will come to you, don't call us until you see a person is about to die. I te osoby były bliskie śmierci, ponieważ kapłani mówili, nie wzywajcie nas, póki ta osoba nie zacznie umierać. And the priest who came into my village was unfortunate, because every time he came into my village, the people will die. I kapłani naprawdę nie mieli szczęścia w mojej wiosce, ponieważ za każdym razem, gdy się pokazywali, to ludzie umierali. Christian speaking, he was fortunate because he would send people to heaven. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, ten kapłan naprawdę miał szczęście, ponieważ posyłał ludzi do nieba. But in my heart I felt that desire. Ale w sercu odczuwałem to pragnienie. You know, the children is a desire. There is a young boy there. I'm always touching you. You don't know why I'm touching you, because I see that you are a great apostle there. Takie są pragnienia dzieci. Tu jest pewien młody chłopiec. Za każdym razem ciebie dotykam, nie wiesz dlaczego, ale to dlatego, że będziesz wielkim apostołem. And my friend is there, the girls. I moje przyjaciółki tutaj, dziewczęta. Hello. Hello. So what you are doing is a great job here. Wykonujecie tutaj wspaniałe dzieło. One day you'll be the ones around here proclaiming the word of God. Któregoś dnia, pewnego dnia będziecie głosić Słowo Boże. So in my heart I said to Jesus, I prayed as a young boy, in my heart, Jesus. I w moim sercu, jako młody chłopiec, modliłem się do Jezusa, Jezu. The priests tell us that you healed so many people. Kapłani mówią nam, że ty uzdrowiłeś tylu ludzi. And they say that you are alive. That you are still, you are alive. You are not, though you died, you rose from the dead, you are alive and you are with us. I mówią nam także, że ty cały czas żyjesz, że umarłeś, ale zmartwychwstałeś i jesteś z nami. And the priest tells us that we are tabernacles, you are where you stay.
I księża mówią nam, że my jesteśmy tabernakułami, w których Ty przebywasz. So if my body is part of your body, can I, in your name, lay hands on people and they get healed? Jeśli wobec tego moje ciało stanowi część Twojego ciała, to czy ja mogę wobec tego nakładać ręce, aby ludzie odzyskiwali zdrowie? That was in the heart. To pragnienie nosiłem w sercu. And the Lord kept it. A Pan je jako zachował. Until I was a priest. Aż do momentu, kiedy stałem się Then kapłanem. 1 month after priesthood, I began to see signs and wonders performed. I po miesiącu od święceń zacząłem być świadkiem cudów i znaków, które następowały. Touching people in the name of Jesus Christ for healing. Dotykając ludzi w imię Jezusa Chrystusa z modlitwą o uzdrowienie. The first sign that the Lord showed to me was when a young girl of 12 years was brought to me. Pierwszy znak, który Pan mi dał, to było w związku z 12-letnią dziewczyną, którą do mnie przyprowadzono. Not baptized. Ona jeszcze nie była ochrzczona. Oppressed by the devil. Była dręczona przez diabła. And the mother and father told me, this child has been is taken off from us and taken into the hills and beaten against stones by the oppressing devil. I rodzice powiedzieli, że ta dziewczynka jest nam zabierana gdzieś na wzgórza i obija się o kamienie i czynią to diabły, złe duchy. And I thought in my heart. Pomyślałem sobie w sercu. Maybe if I baptize this girl, she will be healed. Może jeśli ochrzczę tą dziewczynę, to dziewczynkę, to ona dozna uzdrowienia. So I went and brought water. Poszedłem, przyniosłem wodę. Called the child into church together with the mother. Wezwałem dziecko wraz z matką do kościoła. I thought for a short time about the baptism and the meaning of it. Pomyślałem przez chwilę o chrzcie i o jego znaczeniu. And I baptized the child. I ochrzciłem to dziecko. That was the end of the devil. I to był już koniec, kres diabła. It was amazing. Było to niesamowite. And I was confirmed. I zostałem utwierdzony. The prayer was answered after 18 years. I modlitwa została wysłuchana po 18 latach. So don't give up. A więc nie poddawaj się. The Lord has his own time, and that time could be today. Pan ma swój własny czas, a ten czas może mieć miejsce dzisiaj. To set you free. Aby ciebie uwolnić. So tell the Lord, tell yourself now, I believe I will be healed. Powiedz teraz sobie samemu, wierzę, że zostanę uzdrowiony. And I trust you. And I hope in you, Jesus Christ, you will hear me today. Ufam Tobie i wyrażam nadzieję, że dzisiaj mnie, Jezu Chryste, uzdrowisz. Today you will set me free from all the addictions I've been having. Dzisiaj uwolnisz mnie od wszystkich moich nałogów. So we read. Czytamy więc. He grew up like a sapling before him. Verse 2. Werset drugi. On wyrósł przed nami jak młode drzewo, like a shoot from the parched earth, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. He had no majestic bearing to catch our eye. Nie miał on wdzięku ani blasku, no beauty to draw us to him, ani wyglądu by się nam podobał. You know, when people look at the cross, wiecie, kiedy ludzie spoglądają na krzyż, if you don't have the eyes of faith, you say, why all this? Jeśli nie masz oczu wiary, to się zapytujesz, czemu to, dlaczego tak? That's why one of the thieves said, if you are so powerful, why don't you save yourself? Dlatego jeden z złodziej powiedział, jeśli jesteś tak mocny, to czemu nie zejdziesz z tego krzyża? And some people are telling us, remove that cross, it makes me have pain. Niektórzy ludzie mówią nam, zabierzcie ten krzyż, on sprawia, że mam bóle. He was spurned and avoided by men. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. A man of suffering, knowing pain. Mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Like one from whom you turn your face. Jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. No esteem.
zgardzony iż tak, iż mieliśmy go za nic. Uwaga. Yet it was our pain that he bore. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. The pain we brought to us, he bore it. On dźwigał nasze boleści. Our suffering he endured. On dźwigał nasze boleści. We thought of him as stricken, struck down by God and afflicted, but he was pierced for our sins and crushed for our iniquity. A my uznaliśmy go za skazańca chłostanego przez Boga i zdeptanego, lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. So whatever we do to the neighbors, cokolwiek czynimy naszym bliźnim, when you call the neighbor stupid, jeśli na przykład nazywasz bliźniego głupim, he died for that, to on za to umarł. Every pain, everything you do to someone, he died for this. Każdy ból, który komuś zadajesz, on za niego umarł. Jesus says, what you do to those people, you are doing it to me. Jezus mówi, że to, co czynisz tym ludziom, to czynisz także i mnie. He told Saint Paul, why are you persecuting me? Powiedział świętemu Pawłowi, dlaczego mnie prześladujesz? And the Lord speaks that in order to change your life, to change my life. I Pan mówi to po to, aby dokonała się przemiana twojego i mojego życia. And Paul was surprised. Paweł doznał zdziwienia. He didn't know. On nie wiedział. And David, who had killed his soldier and taken his wife, also was surprised. I Dawid, który zabił swojego żołnierza i zabrał mu żonę, także doznał zdziwienia. Because any mortal sin is supposed to lead us to capital punishment, death. Ponieważ każdy grzech śmiertelny ma prowadzić nas do kary śmierci. But when we look at the cross, ale kiedy patrzymy na krzyż, we see he suffered for every sin of mine. To wówczas widzimy, że on cierpiał za każdy mój grzech. He alone paid for my sins. On sam zapłacił za moje grzechy. And he's there even now waiting for me to say, even that one you have committed, I have forgiven you. I on jest tutaj teraz i mówi, że nawet ten grzech, który teraz popełniłeś, ja go poniosłem. On the cross we see the emotions of God. Na krzyżu dostrzegamy uczucia Boga. And Saint Paul says, Święty Paweł mówi, I pray that you may understand this. Modlę się, abyście mogli to zrozumieć. Ephesians chapter 1. Efezjan, rozdział pierwszy. Let's look it up. Poszukajmy. Szukaj, means I beg your pardon. Szukaj, eh? Szukaj. Szukaj. So this is Saint Paul praying. Tak się modli święty Paweł. You are dead in your transgressions and sins. Which verse is this, brother? Chapter 2. Rozdział drugi. Ephesians. Od pierwszego wersetu. A wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. Which you once lived following the age of this world. W których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata. Following the ruler of the power of the air. Według sposobu władcy mocarstwa powietrza. The spirit that is now at work in the disobedient. To jest ducha, który działa teraz w synach buntu. All of us lived among them in the desires of our flesh. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała. Following the wishes of the flesh and the impulses, and we were by nature children of wrath like the rest. Spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych i byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. And hear that. But God, who is rich in mercy, because of the great love he had for us, a Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,
przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, even when we were dead in our transgressions, brought us to life with Christ. I to nas umarłych na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. By grace you have been saved. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Raised up with him. Razem też wskrzesił. And seated us with him in the heaven in Christ Jesus. I razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. That in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in his kindness to us in Christ Jesus. Aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swojej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. And when Saint Anastasia, Sister Faustina. Kiedy święta siostra Faustyna, when she is in a meditation before the Blessed Sacrament, kiedy ona trwa w rozważaniu, w medytacji przed Najświętszym Sakramentem, her eyes gazes into the heart of the one who has loved her. Jej oczy wpatrują się w serce tego, który ją pierwszy umiłował. And she brings these people before the one whom she has loved and knows has been loved by her. Has loved her. I ona przyprowadza ludzi przed tego, który ich pierwszy ukochał, który ukochał ją. She says, my prayer is to you, Jesus. Ona mówi, moja modlitwa do Ciebie, Jezu, jest taka. That all you come into me, you come into me. Ty, abyś przyszedł do mnie. Come into my heart and fill me with all the titles that are said about you. Przyjdź i napełnij moje serce tymi wszystkimi określeniami, które Tobie dano. So that as I am filled with that unfathomable love, tak, abym ty zostany napełniona tą niesamowitą miłością, I will be radiating your love to other people, to the neighbor. Aby mogła tą miłość przekazywać innym ludziom, bliźnim. That's how the heart full of passion for the heart of God sounds when God comes into our lives. Tak właśnie przedstawia się serce pełne płonącej miłości wobec Boga, kiedy On przychodzi do naszego życia. Raised up with Him and seated us with Him in the heaven in Christ Jesus. Raised up, verse 6. I razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. And that's what you feel when you go to confession. Co takiego czujesz, kiedy udajesz się do spowiedzi? The priest ends with these words. Kapłan kończy tymi słowami. God has so much loved us. Bóg tak nas umiłował. Sent Jesus to suffer for our sins. Posłał Jezusa, by cierpiał za nasze grzechy. And when we and the Bible in Galatians tells us also, Biblia, not only suffering for our sins, but also saving us from curses. I Biblia w liście do Galatów mówi nam, że nie tylko za nas cierpiał, ale wybawił nas z naszych przekleństw. May he who was raised by the Holy Spirit. Niech ten, który został wskrzeszony Duchem Świętym and was given to us for the forgiveness of sins. I został nam dany na przebaczenie grzechów. Forgive you. Wybaczy Tobie. And then, you are filled with the Holy Spirit. I wówczas zostajesz napełniony Duchem Świętym. Filled with God's outpouring of love. Like rivers of water. Napełniony wylewającą się Bożą miłością, niczym strumienie wody. Not only for yourself, but wearing up to the members of your family. Nie tylko dla siebie samego, ale także dla bliskich z twojej rodziny. And reaching out to every person you meet on the road. I on wychodzi poprzez ciebie do każdej osoby, którą spotykasz na drodze. And those whom you're going to meet in future. I do tych, których spotkasz w przyszłości. You can't imagine how where we are traveling from here. How many people you're going to meet on the road. Trudno jest nam sobie wyobrazić, ile osób jeszcze spotkamy na naszej drodze. And the Lord is telling you to touch them with the love he has poured into you. I Pan mówi, byś dotykał ich
miłością, którą napełnił ciebie. To raise them up in the name of Jesus. Aby podnosić ich w imię Jezusa. You are the eyes of Jesus. Masz oczy Jezusa. And whoever is suffering from sin is the little one of Jesus. A ten, kto cierpi z powodu grzechów, to jest tym maluczkim Jezusa. So St. Paul says. Święty Paweł mówi. In verse 17. Rozdział 2, werset 15. Therefore I too, hearing of your faith in the Lord. Ephesians chapter 2. Efezjan rozdział 2, werset. I too, hearing of your faith in the Lord Jesus and of your love for all the holy ones. Okay, you are sorry, it is chapter 1, verse 15. I see. Przeto i ja usłyszawszy, to jest rozdział 1, werset 15, przepraszam. Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem was wszystkich świętych. So you are Jesus and of your love for the holy ones, I do not cease giving thanks for you. Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Remembering you in my prayers. Proszę w nich. Wspominając was w waszych modlitwach. The Lord God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. Proszę w nich, aby Bóg naszego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, may give you a spirit of wisdom, dał wam ducha mądrości and revelation, i objawienia. When we receive the Holy Spirit, kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, we receive also revelation. To otrzymujemy także objawienie. We look up to heaven. Spoglądamy w kierunku nieba. And the more we grow in our faith and in our sensitivity that I am saved by the Lord. I im bardziej wzrastamy w naszej wierze i poczuciu, że jestem zbawiony przez Pana, our results will change, our life will change. To nasze życie, w naszym życiu dokona się przemiana. We will have a knowledge of him, and I know that I know my God knows me and I know him. Będziemy, poznamy go. Ja wiem, że mój Bóg mnie zna, a ja znam jego. And the Catholic Church teaches us. Kościół katolicki naucza nas poprzez katechizm. And that's why there are so many of us here. Dlatego jest tutaj dzisiaj nas tyle, tak dużo osób. Some might be saying I'm retired. Some of us are saying I am retired. Niektórzy z was mówią, no ja jestem na emeryturze. In the kingdom of God nobody retires except when you are in a coffin. W Królestwie Bożym nikt nie odchodzi na emeryturę, chyba że już będziesz w trumnie. Wait for your time to retire from this from working. Poczekaj, for the Lord. Poczekaj na swój czas, kiedy odejdziesz na emeryturę, odejdziesz z pracy. Learn the word of God. Help people to learn the catechism of the church. Ucz się Słowa Bożego, pomóc innym ludziom uczyć się katechizmu Kościoła. And the catechism of the church, which is from the Bible. Katechizmu Kościoła, który opiera się na Biblii. And we shall not know only the content of the doctrine, but also the power from the content. I nie będziemy znać tylko treści doktryny, ale także moc wypływającą z tej treści. And otherwise we shall have the content and we sit down and you do nothing. Często czytamy treść, siadamy i nic nie robimy. This power needs to be experienced. Trzeba doświadczyć tej mocy w Kościele. So when we teach people about confirmation, kiedy nauczamy ludzi o bierzmowaniu, it's not that the bishop comes and touches your cheeks. Tu nie chodzi o to tylko, że biskup podchodzi i dotyka ciebie, dotyka twojego policzka. He prays that you receive the fullness of the Holy Spirit, the character of Jesus Christ. Modli się o to, abyś otrzymał moc Ducha Świętego, charakter Jezusa Chrystusa. And it is rivers of life. I są to strumienie życia. Wherever you pass, you make an impact of the presence of Jesus Christ. Gdziekolwiek przechodzisz, to czynisz wpływ na to miejsce poprzez obecność Jezusa Chrystusa. And when you come to church, there must be fire.
Gdy przyjdziesz do kościoła, tu musi zapłonąć ten ogień. Yes, it is restoration. Tak, na tym polega odnowa. Power and fire. Moc power i ogień. And fire. Moc i ogień. And when you come from the confession, you are filled with the Holy Spirit and fire. I gdy powracasz od spowiedzi, odchodzisz od spowiedzi, to jesteś napełniony Duchem Świętym, mocą i ogniem. There is a dynamism that calls people from the surroundings to come and see what is happening. I następuje taki dynamizm, który sprawia, że ludzie z okolicy przychodzą zobaczyć, co się dzieje. And that's why the Lord wants these gifts of wisdom, of healing, of praying for the sick, of casting out the devil, to be full within the church, you and us. I dlatego Bóg pragnie, aby w kościele funkcjonowały te dary mądrości, modlitwy o uzdrowienie i wszystkie inne dary w kościele, to znaczy w was i w nas. W roku 2009 I was invited to go and preach a retreat in Chicago. Zaproszono mnie, bym wygłosił rekolekcję w Chicago. And the church, the parish priest told me the maximum of the people he had were 200 every Sunday. I proboszcz tej parafii powiedział mi, że maksymalnie mają 200 osób w kościele na niedzielnych mszach. And his parishioners registered were 2,500. A miał on zarejestrowanych 2,500 parafian. And when I was invited to be with them at mass, gdy zaproszono mnie na mszę świętą w tym kościele, and speak a small word at the end of the mass, i abym powiedział krótkie kazanie na koniec mszy, I called children. To wówczas zawołałem dzieci. I said, let us thank the Lord for his presence in us. You know, children are very great friends of Jesus. I powiedziałem, podziękujmy Panu za obecność w nas, a wy wiecie, że dzieci są wspaniałymi przyjaciółmi Jezusa. And they started singing. Dzieci zaczęły śpiewać. I know Jesus is in me. Ja wiem, że Jezus I know jest we mnie. Jesus is in me. Wiem, że Jezus I jest we know mnie. Jesus is in me. I will sing hallelujah. I będę śpiewał alleluja. Jezus jest we mnie. Then I told them to tell their parents. Wówczas poprosiłem je, by powiedziały rodzicom. And the whole church was I know. I cały Jesus kościół zaczął tak śpiewać. And they were dancing. I zaczęli tańczyć. In the Christian culture. W takiej chrześcijańskiej kulturze. Boasting in the Lord who is in them. I szczycili się Panem, który w nich był. So the next morning people who came for the conference, 10,000 people. I kolejnego ranka na rekolekcję przyszło 10 tysięcy osób. Including the Hindus, including Pentecostals, the Baptists. W tym także Hindusi, Zielonoświątkowcy i Baptyści. And the parish priest said, please don't come 10,000. 5,000 in the morning and 5,000 in the afternoon. I proboszcz poprosił, nie przychodźcie tak wielkiej liczby 10 tysięcy. Proszę, niech przyjdzie 5 tysięcy rano, 5 tysięcy wieczorem, kolejne 5 tysięcy po południu. And the nearby churches, they were jealous, those which were not Catholic, because they were used to taking Catholics from the church, from the Catholic church. A w kościołach, w pobliskich kościołach innych wyznań wzbudziła się zazdrość, ponieważ to one niejako podbierały katolików z kościoła. So they called the fire brigade to come to the parish. They said the Catholic church is burning. A więc w związku z tym wezwali straż pożarną, zgłosili pożar w tym kościele, że kościół katolicki się pali. So when we were at mass, gdy byliśmy w czasie mszy świętej, I had just reached the offertory. Doszedłem do modlitwy przed przeistoczeniem. And the people brought a paper to the parish priest. A ludzie przynieśli pewną taką kartkę, listy proboszczowi. Parish priest, you must come and see the police. Na której napisano, księże proboszczu, musi ksiądz podejść do policji. And the police came. I nadjechała policja. Proboszcz podszedł do policjantów. And I just said, Pan z wami. A ja właśnie tutaj powiedziałem, Pan z wami. U górę serca. W górę and serca. And
So the people had already u górę serca. Ludzie już właśnie mieli serca w górze. We have raised them up to the Lord. Podnieśliśmy ich do Pana. So we are facing the glory of God. A więc stanęliśmy twarzą w twarz z chwałą Boga. And heaven and earth is being filled with the glory of God. I wówczas cała świątynia została napełniona chwałą Boga. And this man brings a paper and says, stop the mass. A ten mężczyzna podchodzi z kartką, na której napisano, proszę przerwać mszę. The police wants the people out. Policja chce, aby ludzie wyszli z kościoła. You must finish the mass within 15 minutes. Trzeba skończyć, musi ksiądz skończyć mszę w przeciągu 15 minut. And I stopped for a moment. Zatrzymałem się na chwilę. I asked the Lord. Zapytałem Pana. What am I going to do? Co takiego mam robić? U góry serca. W górę serca. So I told the police. Powiedziałem policji. I am a stranger in your country. Jestem cudzoziemcem w waszym kraju. But I've been invited by the cardinal to celebrate this mass and to preach the retreat. Ale zostałem zaproszony przez kardynała, by odprawić tę mszą świętą i wygłosić rekolekcję. The Christians might have made mistakes. They are parked at the wrong place. Może tutaj wierzący zrobili jakieś błędy, zaparkowali w niedozwolonych miejscach. Please be patient. Proszę okazać cierpliwość. I cannot finish mass within 15 minutes. Nie mogę zakończyć mszy świętej w przeciągu 15 minut. Thank God they were patient. Dzięki Bogu oni okazali cierpliwość. And after mass they waited for me in the sacristy. Po mszy świętej czekali na mnie w zakrystii. And they said, we are telling you now. I powiedzieli, mówimy teraz księdzu. You are not going to have more than 700 people. Nie wolno, żeby tu przychodziło więcej niż 700 osób. And we'll check the cars as they enter. I będziemy sprawdzać samochody, które będą podjeżdżać. But the Christians were on fire. Ale wierni byli już tak rozpaleni. They hired buses. Wynajęli autobusy. Because the problem was parking. Ponieważ problemem były miejsca do parkowania. And parked 3 kilometers away. I parkowano 3 kilometry od kościoła. And they came to church on foot. I przychodzili do kościoła pieszo. So the church was not burn. It is true, the church was burning with fire, the Holy Spirit. Kościół nie palił się, ale tak naprawdę, taka była prawda, że palił się mocą Ducha Świętego. And the police, after seeing what was happening, a policja po tym, gdy zobaczono, co się takiego dzieje, after 3 days they came and told me, Father, po 3 dniach przyszli i powiedzieli, Ojcze, we had not understood what was going on. Nie zrozumieliśmy tego, co tutaj się dzieje. Now we are going to help you for parking. Teraz tutaj pomożemy przy parkowaniu. So they started helping us for parking and people came and came. I pomogli w organizacji parkingów i wielu ludzi przyjeżdżało. In heaven there is no question of no parking. W niebie nie ma problemu, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. There will be parking for everyone. Będą miejsca parkingowe dla wszystkich. Let us burn with God's love with the fire of the Holy Spirit. Płonimy Bożą miłością, ogniem Ducha Świętego. And God wants to use you and me and all others to become the face of His presence to every person, to bring good news to the poor. Bóg pragnie posługiwać się Tobą i mną, byśmy byli Jego obliczem, byśmy zanosili dobrą nowinę ubogim. And so the Paul prays for us. Paweł, święty Paweł modli się za nas. May the eyes of your hearts be enlightened. Chapter 1, verse 18. Rozdział 1, werset 18. Niech da wam światłe oczy serca. And we take this prayer even today. May the eyes of your hearts be enlightened that you may know what is the hope that belongs to his call. I to jest nasza dzisiejsza modlitwa. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa. What are the riches of glory in his inheritance among the holy ones? Czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych? And what is the surpassing greatness of his power for us who believe in accord with exercise of his great might? I czym przeogromna moc względem nas bieżących na podstawie działania Jego potęgi i siły, which He worked in Christ, raising Him from the dead and seating Him at His right hand
in the heavens. Wykazał on je, gdy wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. The Holy Spirit convicts us of sin. God does not judge us. God convicts us of sin and we repent. Duch Święty przekonuje nas o grzechu. Bóg nas nie potępia, ale przekonuje nas o grzechu, abyśmy mogli się nawrócić. That's the way he looked at Moses. W taki sposób patrzył on na Mojżesza. Moses had forgotten what he was supposed to do. Mojżesz zapomniał o tym, co takiego miał czynić. He was interested in the material things he had gained. Był zainteresowany tylko rzeczami materialnymi, które zdobył. Concentrating on the family, and rightly so, but forgetting the one who has given him the family and the riches. Koncentrował się na rodzinie i dobrze, ale zapomniał o tym, kto dał mu tę rodzinę i bogactwa. And God attracted Moses to him. I Bóg pociągnął Mojżesza do siebie. God attracts us to him. Bóg pociąga nas do siebie. God seduces us to love him. Bóg nas przyzywa, abyśmy go kochali. That's what he did to Jeremiah. O tym czytamy w księdze Jeremiasza. Jeremiah had an excuse. Jeremiasz miał pewne wymówki. Mówił, jestem młody. And God told him, I will give you the power, I will give you the words. A Bóg powiedział, dam tobie moc, dam tobie słowa. Moses, when he was attracted by God to him, Mojżesz, kiedy został pociągnięty do Boga, he only looked at what was burning instead of the fire that was burning. To on patrzył tylko na to, co płonęło, zamiast na ogień, który płonął. I hope you are not going to see the people falling down, but the one who makes them fall down. Mam nadzieję, że nie będziecie patrzeć na osoby, które upadają, ale na tego, który sprawia, że one upadają. Not concentrating on your laughing. These are signs of what God is doing in you. Nie będziesz się koncentrował na swoim śmiechu, bo to jest tylko znak tego, co w tobie czyni Pan. Anointing you for a purpose. Namaszcza ciebie w konkretnym celu. And Jesus said to Peter, Jezus powiedział Piotrowi, I am praying for you that when you go out of this experience, you will encourage others to have faith. Modlę się, aby kiedy wyjdziesz z tego doświadczenia, byś zachęcał innych, by trwali we wierze. So rejoice. Radujcie God się więc. Is with you. Bóg you are jest among z wami. The favored sons and daughters of God. Jesteście jednymi z jego ukochanych synów i córek Boga. And you are not going to continue looking at your sins, but on him. Nie będziesz patrzył na swoje grzechy. Unconditionally, the Savior. Ale będziesz patrzył na niego, który kocha ciebie bezwarunkowo, jest zbawicielem. By his wounds, poprzez jego rany, I am healed. Ja zostałem uzdrowiony. Let all those who know you are sick. Those who are sick. Ci, którzy są chorzy, podnieście swoje dłonie. And you're going to pray with your heart. Będziesz się teraz modlił swoim sercem. Lord Jesus. Panie Jezu. Lord Jesus. Panie Jezu. And not in the mouth, not in the brain, but in the heart. By your wounds. Nie chodzi tutaj o tylko modlitwę ustami czy umysłem, ale sercem. Poprzez twoje rany. By your wounds, I am healed from this sickness. Poprzez twoje rany jestem uzdrowiony z tej choroby. By your wounds I'm healed from these sicknesses. Poprzez twoje rany jestem uzdrowiony z tych chorób. By your wounds I am freed from these sins that I've been confessing every now and again. Poprzez twoje rany jestem uwolniony od tych grzechów, z których się spowiadałem za każdym razem. So speak out those sins that have been bothering you, because they have also been bringing curses upon you. Wypowiedz te wszystkie grzechy, które ciebie nękają, ponieważ one sprowadzają także na ciebie przekleństwa. And you will soon confess them. Thank God we have many priests. I wkrótce je wyznasz. Dzięki Bogu mamy wielu kapłanów. By your wounds, Lord Jesus, I am healed from these sicknesses. Poprzez twoje rany
Jezu Chryste, jestem uzdrowiony z tych chorób. So mention those sicknesses. Wymień te choroby. And we take authority in the name of Jesus. Podejmujemy autorytet w imię Jezusa Chrystusa. And you mention every sickness in you. Wymień teraz każdą swoją chorobę. The sickness that is in members of your family. Choroby, na których cierpią twoi bliscy. The sickness, the addictions in members of your family. Nałogi twoich bliskich z rodziny. In the name of Jesus. W imię Jezusa. I reject and renounce you cancer in me and in my family members. Odrzucam ciebie, raku, we mnie i w moich bliskich. And I command you to go. I nakazuję tobie, byś odszedł w imię Jezusa. Be destroyed by the blood of Jesus. Krwią Chrystusa. Be destroyed by the power of the Holy Spirit. Bądź zniszczony mocą Ducha Świętego. So every sickness in the kidneys, in the name of Jesus. Każda choroba w nerkach w imię Jezusa. Odrzucam ją. And command you sickness in the kidneys to go away in Jesus' name. I nakazuję tobie chorobę nerek, byś odeszła w imię Jezusa. All the abdominal sicknesses in the name of Jesus Christ, I command you and I renounce you to go out of me and be destroyed by Jesus. Wszystkie choroby w podbrzuszu odrzucam was i nakazuję, byście odeszły i były zniszczone w imię Jezusa Chrystusa. Go on doing like that. Every sickness in your bones, in your eyes, in your head. I dalej tak módl się, wymieniaj wszystkie choroby w twoich kości, oczu, stóp, głowy. Módl się tak dalej. And the Lord is even giving us right now a wonderful gift of people who have been suffering from sterility, not having children, and now the Lord is opening the grace of having children. So we want to glorify you and praise you for what you are doing right now. I teraz Bóg nam daje wspaniały dar osób, które cierpiały na bezpłodność. Teraz ta bezpłodność znika. Chcemy chwalić Pana so za ten dar. Go on renouncing dalej módl się, wyrzekaj się wszystkich chorób. By his wounds heal, by his wounds transform you. Jezusowi Chrystusowi, by ciebie uzdrawiał i przemieniał na mocy by his swoich ran. Receive joy. By na mocy his jego ran przyjmij radość. Przyjmij moc wybaczenia. To forgive others and to forgive yourself. Aby wybaczyć innym ludziom i wybaczyć sobie by samemu. His wounds we are freed from curses. Poprzez jego rany jesteśmy uwolniani od przekleństw. He was pierced for our sins. On został przebity za nasze grzechy. Crushed for our iniquity. Zmiażdżony za nasze nieprawości. He bore the punishment that makes us whole. By his wounds we are healed. Poniósł wszystkie nasze choroby i w jego ranach jesteśmy uzdrowieni. And the Lord says, I laid all your guilt upon him. He bore all our sins. I Pan mówi, że on poniósł wszystkie nasze grzechy. For each and every one of us. Poniósł cenę za każdego z nas. He paid every dot of blood for every sin you and I have committed. Zapłacił każdą kroplą swojej krwi za grzech, który ty i ja popełniliśmy. He was harshly treated because of your sins and mine. Doświadczał on okrutnego traktowania z powodu naszych grzechów. So now we rejoice that Jesus is my personal savior. I want to receive him in a new way. Jesus is my personal savior. He is setting me free from every sin. I teraz radujemy się, że Jezus jest naszym osobistym zbawicielem. On uwalnia mnie od każdego grzechu. And we want to ask him to give us all the blessings. I prosimy go, by dał nam wszystkie błogosławieństwa. Like Elijah. Tak jak Eliaszowi. Like Jacob. Tak jak Jakubowi. Jacob had wanted blessings by his own way of doing. Jakub pragnął otrzymać na swój własny sposób błogosławieństwo. To the extent of stealing the blessings of his brother.
Posunął się aż do tego, że wykradł błogosławieństwo swemu bratu. And his brother lost his blessings because of just one meal of food. I jego brat utracił błogosławieństwo z powodu jednego tylko posiłku. But God followed up Jacob. Ale Bóg walczył z Jakubem. He was going his own way. On szedł swoją własną drogą. And God lowered himself to a picture of a man, to a figure of a man. I Bóg zniżył się sam, uniżył samego siebie do figury, obrazu człowieka. And he allowed himself to spend the whole night wrestling with Jacob. I uniżył się do tego, by całą noc zmagać się z Jakubem. The whole night wrestling. Cała noc zmagań. And at the dawn, o świcie, the angel broke the bone, the thigh of Jacob. Anioł złamał Jakubowi biodro. And Jacob recognized that this is the Lord. Jakub uznał, że to jest Bóg. And he said, i powiedział, you will not live here unless you have blessed me. Nie opuścisz tego miejsca, póki mnie nie pobłogosławisz. So, in one way or another, you and I have been broken. W taki czy inny sposób ty i ja zostaliśmy połamani. We thought we were going to get freedom and we took our own way. Instead, we brought troubles to ourselves. Chcieliśmy wolności, poszliśmy własną drogą, a tak naprawdę sprowadziliśmy na siebie problemy. So let us tell him, powiedzmy więc mu, Jesus, Jezu, I will not live here, nie opuszczę tego miejsca, unless you have blessed me. Dopóki mi nie pobłogosławisz. Please come and take me by hand. Proszę, przyjdź i weź mnie za rękę. And touch me. I dotknij mnie. With your healing power. Swoją mocą uzdrowienia. And bless me. I pobłogosław mi. So stay there, put your hand up, one hand up. Trzyma jedną rękę wzniesioną do góry. And let your heart be in touch with the heart of Jesus Christ. I niech twoje serce pozostaje w kontakcie z sercem Jezusa Chrystusa. Come. Jezu, przyjdź. I will not live here. Nie opuszczę tego miejsca. Touch my hand. Dotknij mojej dłoni. And bless me. I pobłogosław mi. I will not live here. Nie odejdę stąd. You bless me. Póki mi nie pobłogosławisz. So we keep silence and we let the Lord release his power, the blessing, an outpouring of his love, which he gained for us on the cross, and let it flow as it happened on the day when he died. The Holy Spirit flew from him and broke the rocks. Let the rocks of sicknesses be broken, the rocks of anger, everything that has been happening to you, let it be broken. Everything bad, let it be broken. Trwajmy teraz w ciszy i pozwólmy Panu działać, by wylewał swoje błogosławieństwa, swoją miłość, by tak jak to by się wydarzyło, gdy umierał na krzyżu, by wszystkie te skały naszych chorób popękały. Raise it from sin to holiness. Abyśmy zostali podniesieni z grzechu ku świętości. Raise it from the sicknesses which wanted to kill you to a new life. Podniesieni z chorób, a healing power. Podniesieni z chorób, które chciały nas zabić, ku nowemu życiu, ku mocy uzdrowienia. Oppression from the devil, let them be destroyed. Dręczenia przez diabła, niech one zostaną zniszczone. By Jesus' presence in you. Przez obecność Jezusa, która jest w tobie. Thank you, Jesus. Dziękujemy ci, Jezu. I want to give you a small example. Chcę podać wam taki pewien mały przykład. Why do we give these examples? Czemu my podajemy te przykłady? So that you know it's possible. Abyście mieli świadomość tego, że to wszystko jest możliwe. Even the small things. Nawet małe rzeczy. You need to ask the Lord to save you from this if they are obstacle from preventing you to have a relationship of God the Father. Musisz prosić, aby Pan
te pewne rzeczy pousuwał z twojego życia, jeśli stoją one na przeszkodzie twojej relacji z Bogiem Ojcem. Relationship with Jesus Christ. Relacji z Jezusem Chrystusem. After being freed, po uwolnieniu, Jakub went back and had no fear to reconcile with his brother Esau. Powrócił i nie miał żadnego strachu przed tym, aby pojednać się ze swoim bratem Ezawem. God wants to restore us. Bóg chce nas odnowić, odbudować. Wants to restore true love into our families. Pragnie odbudować prawdziwą miłość w naszych rodzinach. The people that we stay with. Z osobami, z którymi mieszkamy, z którymi pracujemy. During the time of war, w trakcie wojny, w czasie wojny, one of my cousins, jeden z moich kuzynów, the one I had grown with, ten, z którym dorastałem, not knowing that he was my cousin, but I was thinking he was my brother, but he was a second class of the relationship because he was a son of my uncle. Nie wiedząc, że jest to mój kuzyn, myślałam o tym, że to jest mój brat, ale to byłaby taka druga klasa relacji, ponieważ to był syn mojego wuja. It was a time when the government was led by mostly Muslims. Wówczas władze w kraju sprawowali w większości muzułmanie. And they were trying to ask all of us to become Muslims i by force. Próbowali przymusić nas do tego, byśmy stali się siłą muzułmanami. So on the very day that I was ordained, z tym samym dniu, w którym przyjąłem święcenia, I had another blow in my life. Otrzymałem kolejny cios w moim życiu. This young man in the evening was arrested. Ten młody człowiek został zaaresztowany wieczorem. Because the government was trying to get rid of strong young people who have faith in Jesus Christ. Ponieważ władze próbowały pozbywać się młodych ludzi, którzy mieli silną wiarę w Jezusa Chrystusa. And he was executed among 70 young people. I został on stracony wraz z innymi 70 młodymi ludźmi. Now there was a time also when this government was overthrown. Nadszedł w końcu też i czas, kiedy ten rząd został obalony. And the person who was in charge of making these boys, including my cousin, to die, he was alive. I osoba, która była odpowiedzialna za śmierć tych młodych osób, w tym mojego kuzyna, żyła nadal. But he had become poor. Ale popadła w biedę. And his children could not go to school. Jego dzieci nie mogły już chodzić do szkoły. You know, children are innocent. Jak wiecie, dzieci są niewinne. So when I was in charge of the youth in charge of the schools in the whole of our diocese, gdy byłem odpowiedzialny za szkoły w całej naszej diecezji, I met these children. To wówczas spotkałem właśnie te dzieci. Of the man who made sure my cousin was killed. Człowieka, który był odpowiedzialny za śmierć mojego kuzyna. And the children said, Uncle, a dzieci powiedziały do mnie, wujku, can you give us school fees that we may study? Czy możesz opłacać nam czesne, abyśmy mogły się uczyć? And the Lord gave me the grace to say yes, even if I had no money. In my heart, I accepted it. Pan dał mi łaskę, abym powiedział tak, pomimo, że nie miałem pieniędzy, w moim sercu to przyjąłem. And you can't believe it, one of those children is now a lawyer and is advising the government of Uganda to protect prisoners of war. I ciężko będzie, trudno w to uwierzyć, ale jedno z tych dzieci zostało prawnikiem, który teraz doradza władzom ugandyjskim, jest w departamencie, który jest odpowiedzialny za ochronę jeńców wojennych. She's a lawyer and a soldier. Jest prawnikiem i żołnierzem. In everything, we must let do good to those who do wrong to us. W każdej sytuacji winniśmy czynić dobro tym, którzy wyrządzają nam zło. And we cannot do it by ourselves. We need us the grace
from Jesus Christ. Nie możemy tego robić o własnych siłach, ale musimy prosić Jezusa o łaskę. I wish you a very good lunch. Thank Życzę Wam dobrego obiadu. For listening. Dziękuję za to, że mnie słuchaliście.